To było tak, nie? Dyrektor przyszedł do mnie i padł, no to i co, idziemy na emeryturę, nie? No wiedział pan dyrektor, no jak trzeba, no to się idzie, nie? No, kiedy lata przyjdą, nie? Swoje, no to człowiek musi no, pójść na renta, nie? Na emeryturę. No wiecie, ja mówię, no jedna prośba, panie dyrektor, jak już mu pójść z tej kopalni, nie? To co by ta ostatnia szychta, wiecie, to że poszedł na obserwację, wiecie, tak, sum. No i się dyrektor zgodził, wiecie, to było 3 lata temu, no, 3 lata temu było to. No, wiecie, ja... No pamiętam, wiecie, za ostatnią szyję to w Pieruny pamiętam, nie? Także przyszedł sum, nie? I potem pojechał już na dół. No to jak zowdy, nie? Tylko że ludzi nie było już na kopalni, nie? Bo wtedy ludzie nie pracują, no sztagry łazą, nie? Na obserwację obłoczyć się, co nie dzieje na dole, nie? Czy wszystko stoi, czy jakaś coś nie połamało. No normalnie, nie? Tak jak trzeba, nie? I noc i u nas nie idzie, no to zobdy obserwacja jest niedziela, nie? Kierownik, bo na tym filmie, co my go teraz tutaj widzieli, to był fajny ten sztygar, ale on był jeszcze taki staromodny. Pokaż mi, jak wyglądały te stare hełmy, co je tutaj żeś przyniósł. No pierwszy hełm, który jest, to jest tego typu, to jest całkiem blank stary hełm. Stary hełm. Jeszcze przedwojenny, podejrzewam. Na pewno przedwojenny. Jak ja zaczynałem robić na kopalni w 1982 roku, to już widziałem starszych górników, którzy jeszcze chodzili w tych, bo myśmy mieli już hełmy plastikowe. Te już wychodziły praktycznie z użytku. Także to już jest jako praktycznie zabytek. Bo ja jak zacząłem robić, kierownik, to było troszkę inaczej. Po 7 latach każdy górnik dostawał brązowy krzyż. I z tym brązowym krzyżem to było tak, że jeden kolega od nas też miał 7 lat. Mieszkał na wsi, rozumiesz? I zrobił fajer, świnia zabił, wszystko, bo dostanie medal. A że tych medali było kupa wtedy, wszyscy dostawali po 7 latach medale. Okazało się, rozumiesz, że brakło tych medali. I on przyjechał do domu, miał pokazać ten medal, okazało się, medalu nie ma. Świnia zabito, gorzały pełno, a medalu nie ma. Ale potem mu w meldunkowym dali ten medal. Chciałem jeszcze powiedzieć, że mój ojciec też był górnik. Pracował w PRG. To było takie przedsiębiorstwo robót górniczych. No i po nim jeszcze, po moim ojcu, zostało mi jeszcze ta manierka. On też ją tam długo trzymał, z której można było pić. Taki pojemnik na sznity, czyli na chleb. No i oczywiście karbitki, które były kiedyś używane. To były normalne karbitki na droga, a ta karbitka miał sztajger. Co jak pisał, to mu się tutaj świeciło i on mógł tutaj pisać raport. No wiecie, na dole to się łazi, nie? Ju też teraz łaża, nie tak po parku, nie trochę się siedna na ławce, fajka się zakurza, trochę pośpiewą, tak, wiecie, da. No, zawsze to człowiek, wiecie, jak łazi, nie, to zawsze tak sobie myśli, nie, jako to jest, nie. Ale to wiecie jak na dole, nie trochę wody, nie trochę, no ćma to jest zowdy, nie, ale człowiek ma ta lampa, nie, to może się poświecić, nie, oboczyć to tu, to tam, wiecie, bo
jak to jest z tymi ludźmi. U nas to ludzie, no, każdy pójdzie na robotę, nie? Dostanie ta swoja robota i idzie. No, ale są też takie pyprołki, nie? Bo to, no, mu się robota, ale to nie zrobi, nie? To człowiek musi sam pójść, popatrzeć, nie? Podoglądać, nie? No, tak, co by to wszystko grało, nie? Pamiętam też, nie? Ida tak, chodnikiem transportowym, nie? No, wiecie, kaj, no, Robek, no, wągel kaj idzie, nie? Na taśmie, albo na jakim pancze, nie? No, też tak, Ida, nie? Patrza, pieruny to... chopy też łażą tamtędy, nie? To by mogli dać pozór, nie? Co by ta taśma była, tak jak no leży, nie? A nie, to człowiek potem patrzy i za kapsa się chyto, nie? Wyciąga nóż, nie? A co musi tak trochę ta taśma poprawić, nie? Poużynać, nie? Bo potem to albo się taśma serwi, albo kogoś chyci, nie? I coś może się stać, nie? I widzę, ty tam masz taki fajny kufel, kierownik. Jest tutaj taki. Z tych kuflów, żeśmy siedzieli, biesiadowali przy tych kuflach, piliśmy z nich piwo. No to ja ci pokażę, jaki ja mam fajny kufel. Z 88 roku, z taką klapką, widzisz. Bo jak tyś był na karczmie, to pili więcej piwa, a teraz już mniej, już tyle. Dozują, dozują, dozują. No i też po tym, jak już został sztygarem, tak jak ten na tym filmie sztygar, tak. Tylko on był od nas starszy trochę, to żek dostał takie czako z białym pióropuszem, bo górniki mają czarny kolor. Czarny. No i tu ma takie ząbki, no i to już człowiek był sztygarem. A tyś zaszedł do kierownika, to powiedz, po co ci ten kilofek jest? No, jako insygnia władzy, kierownik po prostu chodzi z kilofkiem, sprawdza dociąg ślub na obudowie. Po prostu jest to przedmiot bardzo potrzebny. Nie tak, niektórzy twierdzą, że tylko do szpany, albo tylko dlatego, że jest kierownikiem. Jest to naprawdę potrzebne. Potrzebne jest. Tak. I powiedz mi, czy ty w domu trzymiesz takie rzeczy? Mam. Mam szpadę, mam kilofek. Także są pamiątki z przebiegu pracy. Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że te karczmy to były takie trochę sprośne. No i tu z tej jednej sprośnej karczmy mamy taki kufel, co przedstawił ćwiartka kobiety. Tyle, co górnikowi jest potrzeba. Bo więcej górnikowi kobiety nie potrzeba. I no po to, żeby nalała piwo i miała fajne z przodu i fajne z tyłu. Także i powiedz jeszcze kierownik, jak ty odchodził na emeryturę. To było to tak jak u tego sztygara na filmie? Ja też tak, ten sztygar. Ostatni dzień zjechałem na dół. Oczywiście moje dowództwo powiedziało mi oficjalnie, chcesz albo nie chcesz. Ja zjechałem sobie na dół, jako ostatni dzień. Chciałem zjechać na dół, poglądać, porozmawiać z ludźmi na tej zasadzie. Zaczął robić na kopalni, nie, to już było 16 lat, nie, no fatra już, no ojca wtedy nie było, nie, bo on, wiecie, on był udział w tym powstaniu śląskim, nie, w tym trzecim, no potem jak Hitler przyszedł na władzę, nie, to go potem wzięli do obozu, no to ja musiał robić, nie, dosyć czas, no ja był załadowacza, no najpierw to był za wózaka, nie, no a później, no to człowiek był załadowacza i tak szedł, nie, no do przodu, nie. Na ścianie to też, nie, bo ja przeważnie robił na ścianach, nie, bo u nas też filary były, ale ja już na filara nie robił, no, że robił, wiecie, na ścianach, nie, no też człowiek nieraz przyszedł, nie, popatrzył, czy wszystko gro, czy jakieś co nie oberwało, nie, jaki kęś nie uleciał, czy wykładka na stropie dobra, nie, bo to, wiecie, jak to ludzie, no ludzie są fajne, Karlusy, nie, no, nieraz co nie obudują, to człowiek zaraz, wiecie, chyto za swoja
Krzyżownica nieco by ich popisać, nie potem jak w boczu człowiek popatrzył, no i pierunym kierun tu robił. I dać, kej to może być, nie wiem, czy to był Pradela, Marundel, czy inny, nie sobie nie powiedzieć, nie proku pierunowi, nie rób, że ta robota tak jak żeś robił, no tak jak należy, nie? No, wiecie, jak się tak człowiek na dole nie polotył trochę, nie po tych ścianach, wiecie, to nisko, nie, człowiek się musi schylać, nie, to potem ten człowiek nie roz tak siot, nie, w chodniku jakiejś, nie, lapał, postawił, nie, i tak sobie człowiek nieraz pomyślał, pierunym, pierunym, chłopie, tyle lud na dole, wląk w ciemności, nie, ciągle, no, ale tak mu powiedzieć prawda, mu powiedzieć prawda, wiecie, no, bez tej kopalni to nie idzie, no, ja nie widzę, co bym mógł robić ka indziej. No wiecie, no, jakże tak pomyśla, nie, nieraz ciężko było, nie, woda jakaś jała, nie, nieraz to, pamiętam, rozmy tak szli, bez takie stare chodniki, nie, wiecie, taki grzyb biały tam wisi, wy nie znacie tego, wiecie, takie, no, biały grzyb wisi, nie, no, my musieli iść, bo się w oziale paliło, nie, ratowniki przyszli, co by nas poratować, nie, wyciągnąć stamtąd. A wiecie, no, nieraz człowiek już, jak to padło, śmierć patrzała, nie, już patrzała, a jednak, wiecie, tak to przyszło, to by pierunem jeszcze raz do kopalni szło. My takie dwa emeryty już sobie tu siedzimy, wiesz, to zawsze tak emeryty gadają, o, Barbórka jest fajno, nie, Barbórka, ciągle chwalą ta Barbórka, nie, a drugi kolega gada, o, ale seks jest też fajny, nie, fajny. No i ten pierwszy mu godo, no ale Barbórka jest części, także no niestety tak to już z nami emerytami jest. Tak także. Jest. Górnicy to są taka jedna rodzina. Na oddziele, w brygadzie, ze sztygarem, z kierownikiem tworzą taką rodzinę. I naprawdę spędza się więcej czasu na kopalni niż w domu. To jest no taka... Ludzie, którzy ze sobą pracują przez kilkanaście lat, są sobą bardziej zżyci po prostu. I tego potem brakuje. Ja to chętnie się spotykam z kolegami emerytami. Mamy taką grupkę i się raz w tygodniu spotykamy. Przy herbatce oczywiście. No i tam sobie wspominamy stare czasy. No i przede wszystkim jest czas teraz, żeby zadbać trochę o zdrowie. Bo teraz na emeryturze trzeba długo żyć, bo jak się ma emeryturę górniczą, to trzeba długo żyć. Wiecie, zaraz po wojnie, nie, to otwarli to czerwone technikum, nie, dla tych robotników wysuniętych. No to ja to skończył, nie, no i potem się ostał za sztajgra. No ale ta dniówka, wiecie, ta ostatnia, nie, szychta, no to pamiętam, ta obserwacja musi rozumieć, nie? No jak już kończył, to że wziął kreda i na stropnicy, no to już zobny, prawda, napisał, ale ta data pierunem to, wiecie, te 3 lata temu, nie, to by da pamiętał do końca, nie? Napisał, no potem tak się też myśla pierunem, co z tą kredą zrobić. A wiecie, położył, że tak na stropnicy, mówi, niech leży, pra, no nie będzie to mój znak, że to był ostatni raz, nie. A pamięta pan, panie Piotrze, jak żeśmy zaczynali na kopalni Szumbierki? W Bytomiu było 6 kopalń węgla kamiennego i 2 cynki ołowiu. W tej chwili została nam tylko jedna kopalnia w Bobrek Centrum. Wszystko po prostu jest likwidowane. No i patrz, kierownik, co się stało. Tyle roboty tu było dla nas, tak. Dla tych wszystkich ludzi z Bytomia, tak. A teraz wszystko gdzieś pouciekało. Do Londynu, do Niemiec gdzieś, a tutaj tyle roboty było, i węgla, i wszystkiego. Młodzi ludzie po prostu emigrują, nie mają po prostu zapewnionych, jakby u siebie powiedzieć, warunków bytowych, żeby się rozwijać i tutaj mieszkać i żyć. Tak, ale jak tu nie będzie tych kopalń, to ten Bytom przestanie istnieć niedługo, bo tu nie będzie roboty i co to będzie? Miało 200 tysięcy kiedyś miasto, a teraz ma podobno 180 czy 160. Gdzie ci ludzie poszli?